Ten kadr to jedno z moich ulubionych zdjęć ślubnych, jakie kiedykolwiek wykonałem, bo zgadza się tu wiele rzeczy i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. Zacznę od tego, że to jest też spory plus dla pary młodej, bo to zdjęcie zaskakuje. Jest nieoczywiste, mało ślubne, dobrze wprowadza w klimat, jakiś, który się tam dzieje przed wejściem jeszcze do kościoła. Także to nie tylko to, że. Mi fotograficznie się ono podoba, wiem, że para też była z niego mega zadowolona, no ale rozbijmy to na detale. Przede wszystkim to, to zdjęcie mogło powstać tylko i wyłącznie dlatego, że nie jestem skażony centralnym kadrowaniem. Centralne kadrowanie to nie jest może zło samo w sobie, bo można zrobić fajne zdjęcie z centralnym kadrem. Ale by zacząć. Patrzeć trochę szerzej, to warto znać takie podstawy, jak chociażby mocne punkty, bo jeżeli zaczniemy coś umieszczać w mocnych punktach, to zacznie pojawiać się nam sporo przestrzeni, którą można zagospodarować, i wtedy mogą powstawać trochę inne zdjęcia, takie mniej oczywiste i bardziej zaskakujące. Ktoś powie, no ale w centralnym kadrze też mamy miejsce po bokach, też możemy, ale tego miejsca jest mniej, po prostu. Bo jeżeli sobie podzielimy obraz na trzy części i coś zmieścimy w środku, to po bokach mamy. Każdej strony trochę mało miejsca. Jeżeli coś umieścimy z tej strony kadru, to tu mamy dużo miejsca, by zagospodarować ten kadr i jakimś dodatkowym tematem. Ten kadr powstał w mojej głowie w ten sposób, że widziałem, że coś się dzieje na ostatnim planie, na środkowym planie, a wcześniej widziałem, jak idzie ojciec panny młodej. I od razu miałem w głowie, kogo mniej więcej gdzie umieścić, i po prostu czekałem. Stanowski! Chcę, by moje zdjęcia zostawały z moimi parami na długo. Można powiedzieć, że na wieczność, ale zostańmy przy długo. Ja podchodzę do tematu tak, żeby zdjęcie zostało na długo to musi być zapamiętane musi mieć w sobie coś ekstra. By materiał cały, reportaż został zapamiętany na długo, też warto, żeby w nim kilka takich tych głównych punktów było, tych właśnie ekstra punktów. Wydaje mi się, że nie da się tych ekstra punktów osiągnąć, korzystając tylko i wyłącznie z utartych ślubnych schematów, z pozowania i ustawiania, wydaje mi się, że to powoduje, że para otrzymując materiał, otrzymuje taki sam materiał jak każda inna para. Okej? Okay, jest tam ta para młoda i ich rodzina, ale ostatecznie, tak długofalowo, będzie to jeden z dokładnie takich samych materiałów. Oczywiście nie będę tu przesadzał, bo moje materiały też są jakoś powtarzalne, czy inne materiały innych reporterskich fotografów, którzy podchodzą podobnie jak ja do fotografii ślubnej, też zdaję sobie z tego sprawę. Ale jednak to jest jakaś nisza i tego jest trochę mniej i jednak to są jakby bardziej unikalne emocje. Właśnie dzięki temu mogą powstawać takie kadry jak ten. Czyli kadry, które zaskakują, działam na spontanie, więc te zdjęcia zawsze są trochę inne. Mogą zdarzać się wtedy właśnie takie rzeczy, które są czymś ekstra, czymś dodatkowym, czyli czymś, o czym mówiłem wcześniej. Ktoś sobie pomyśli, ale po co takie zdjęcia? Komu to potrzebne? Co, co z tego? No tutaj pan se pali papierosa, odpala papierosa. Ktoś tam w tle, tu jakiś wiatr. Ale muszę wam powiedzieć, że za tym zdjęciem też stoi pewna historia. Ja nie chcę wdrażać jakby w szczegóły, bo to prywatne sprawy jakby tych rodzin. Ale to zdjęcie z pewnych powodów, z powodu na przykład tego papierosa, jest mega ważne dla tych rodzin. Mega, mega ważne. I dodatkowo, że ono jest jeszcze w pewien sposób... Fajne tak po prostu, czysto fotograficznie, to niesie za sobą też wartość dla pary młodej. No, kto używający schematów i pozowania stworzyłby portret ojca panny młodej z papierochem? Jakoś sobie tego nie wyobrażam tak do końca, by ten portret był szczery i prawdziwy. Mało prawdopodobne, ale może się zdarza. Jeśli potrzebujesz konkretnej wiedzy z zakresu reportażu ślubnego, twojej pierwszej strony www lub obróbki zdjęć, to sprawdź link w opisie. Teraz skrótowo chciałem wam powiedzieć, jak moimi oczami, jak w mojej głowie powstało to zdjęcie. Co się wydarzyło, że akurat tak, a nie inaczej. Fotografując zawsze staram się obserwować, czyli rozglądam się w jedną w drugą stronę, w przód, w tył, do tyłu. No, do przodu to się nie odwracam, bo po prostu widzę, ale generalnie wiecie, o co mi chodzi. Po prostu staram się być czujny i obserwować otoczenie. Tu obserwacja otoczenia spowodowała, że widziałem, że nadchodzi, nadchodzi właśnie tata panny młodej i to czym palił papierosa czy nie, to mnie w zasadzie wtedy nie interesowało. Po prostu widziałem, że idzie. I uznałem, że mogą być fajne trzy plany. Także byłem gotowy, ostrość ustawiłem na dziewczynkę w tle, ustawiłem jak najwyższą przysłonę, bo miałem trzy plany, oni nie byli może mega daleko od siebie, ale jednak jakaś tam odległość była i robiłem zdjęcia w serii. Aż ojciec panny młodej wszedł mi w kadr. Po prostu. To zdjęcie wybrałem jako jedno z wielu. Z jakich powodów? Przede wszystkim przyjrzyjcie się dokładnie temu zdjęciu, to zobaczycie, że nie ma tu żadnego konfliktu w kadrze. To znaczy, tata panny młodej nie ma konfliktu, czyli obraz jego ciała nie wchodzi na obraz ciała tej dziewczyny, która tam się obraca i ma rozwiane włosy. Tak w zasadzie to nawet idealnie jego głowa tam wchodzi pod tą zawianą sukienkę. No, to jest czysty fart, oczywiście. Ja zrobiłem tam w serii po to, bo wiedziałem, że może być taki konflikt, i chciałem w serii po prostu zwiększyć swoje szanse na udane zdjęcie. Dwa, to też wydaje mi się, że jest idealny moment, jeżeli chodzi o złapanie odpalania papierosa, bo zawsze to może być pół sekundy później, pół sekundy wcześniej i to wygląda trochę gorzej. Tu wygląda perfekcyjnie. To jest tak dobre, że aż się tego nie chce przełykać, tylko trzymać w ustach. Czego mi brakuje na tym zdjęciu? No, nie ukrywam, że pewnie, gdyby ta kobieta w tym średnim planie, czyli gdzieś tam na środku, poprawiała sobie jeszcze włosy i spoglądała przed siebie, że miałaby jej profil, to by było perfekcyjnie. Tak, jest bardzo dobrze. Fajnie, że dalej jest zarysowana delikatniej twarz, ale mogłoby być lepiej. No pytanie, czy mogło, czy nie mogło? Skoro nie była pewnie tak obrócona, to pewnie nie mogło, więc czy zrobiłem wszystko, żeby to wyszło najlepiej, jak się dało? Wydaje mi się, że na tamten moment tak. Pozwolę sobie nadać tytuł temu zdjęciu, ale to nie jest mój tytuł, tylko na grupie fotografii ślubnej Chyba Iza Górska nazwała je wiatr, włosy, papierosy. Jeśli doceniasz to, co robię i chcesz otrzymywać więcej wartościowych treści, możesz wspomóc mój kanał, zostawiając subskrypcję lub klikając przycisk Wesprzyj na dole. Myślę, że trafne, więc niech zostanie. Jeśli analiza zdjęcia wiatr, włosy, papierosy Wam się podobała, to zapraszam na analizę reportażu ślubnego. Myślę, że też może przypaść Wam do gustu. Jest tego oczywiście trochę więcej i taka bardziej całościowa analiza materiału.